Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Kontynuujemy przygodę z Keirą Metz, która wysłała nas na misję Mysia Wieża, której mamy zbadać jakąś historię duchów. Są szczury. Mysia Wieża straszliwie skojarzy mi się. Gdzie szlachcic? A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Za szybko go zabili, za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Okej, zbuntowali się przeciwko dziedzicowi. To z pewnością groziło bezpieczeństwu. Natomiast piwnica. Do piwnicy pójdziemy później. Myślę, że najpierw pójdziemy w górę, tak fabuła by się ułożyła. Tak bym stajał, ciężko powiedzieć. Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie zusz mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie, chłopi wdarli się do wieży! Okej. Co tutaj dalej? Nic. Jakiś trup. Zobaczymy co wyżej. Co tu się stało? Ciekawe. Tyle złota. Umarlakom już się przecie nie przyda. I umarł gościu. Zastanawiające. Mam tu też skrzynię. Więc to od razu podniesiemy. Okej, tu było. Tyle zło. No wiem, nie przyda się, okej, spoko. Idziemy do góry. Gdzie ona polazła? Raczej jeszcze w górę, wątpię, żeby jakoś tak miała wybór, gdzie jeszcze iść. Gdzie jesteś? Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Dobra, trzeba znaleźć lampę. Dokładnie, łatwo poszło. I co tam takiego mamy? Zobaczmy, co tam Keirach naprawdę chce odkryć. Na laboratorium. To nieźle wyposażone. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas.
Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojnę i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość! I ty też mnie zostawisz! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Zaczyna się gruby temat. Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... Nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir nasenny i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą. Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży.
Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości i niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Porozmawiam z Grahamem. Gdzie mogę go znaleźć? Mieszka w wiosce nad brzegiem jeziora. Ale co jeśli on zapomniał o mnie? Skoro cię kochał, na pewno będzie chciał ci pomóc. Mówił, że będzie mnie zawsze kochać. Idź do niego. Pośpiesz się, proszę. No mi to śmierdzi na kit, nie? I kiedy przechodziłem to za pierwszy razem, to też mi śmierdziało na kit. Więc co ja ci mogę, drogi widzy, powiedzieć, no? Skoro nam obojgu śmierdzi za kit, czy może nie, może tobie nie śmierdzi za kit, co? Jak tobie śmierdzi ten temacik, co? Prawdę mówi, czy nie? Mi tak szczerze zwrócił uwagę najbardziej, to kiedy ona się tak pomyliła, czy że może, że nie może wychodzić z tego pomieszczenia, a jednocześnie niby może. To już był taki oczywisty błąd, a zazwyczaj w grach no nie pojawiają się takie błędy, że niby tak się pomyli. Wątpię, żeby tak się często zdarzało, więc to już jest jakaś taka lampka w głowie, która mówi, ej, kurwa, coś tu jest nie tak. Ale spokojnie, musimy tą misję wykonać tak czy siak, więc śmiało. Z czasem to ogarniemy. Zamknięte, zarąbiście. Teraz gdzie tu jest wyjście? To jest wyjście. A jest, mamy cię. Teraz tak. Tędy? Tutaj był teleport? Czy nie? A, dobra, był. Dobra, okej. To pasuje. Jak tam się przenieść? Halo. Co nam ciekawego powiesz, panie Grahamie? Halo, Graham, gdzie jesteś? O kurwa, pijakę. O co chodzi tym babą? Witamy na zadupiu. Halo, Graham? Mówiłem wam, że nie chcę nikogo widzieć, ale... Chcę z tobą porozmawiać. Głuchy się, co? Mówiłem, że... Kim jesteś? Jestem Wiedźminem. No i co z tego? Dlaczego miałbym z tobą rozmawiać? Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Czego ode mnie chcesz? Przychodzę w sprawie Anabel. Anabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Anabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Opowiedz mi, co się stało na Kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, Miłko Ziębosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę.
Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Annabel. Że uciekniemy razem, ale... Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Annabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten mag dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Annabel się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale... to znaczy, czy ona... Powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Czyli ona wtedy ciągle żyła? Ale nie, to niemożliwe. Była całkiem zimna jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem. Czujesz się winny, ale nie mogłeś wiedzieć, że to nie była trucizna. Bogowie, co ja zrobiłem? Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Nie sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. I tu się mylisz. Annabel wciąż cię potrzebuje. Jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Annabel powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na kłomnicy. To są jej kości? Tak. Daj mi je i zostaw mnie samego. No okej, okay. Keira powinna być zadowolona, więc... Co się kurwa stało niby? Annabel nie była zwykłym duchem, tylko morową dziewicą. Teraz jest na wolności. O kurwa. Serio? Ja pierdol. Grahama zajebało. O kurwa. Ostatnio to się inaczej skończyło mi. Graham poszedł chyba do niej. I musiał ją pocałować. I teraz umarł od razu, ja pierdolę. Kurwa, głupie wilki! Głupie wilki! Mam was, głuptasy. Gdzie ta zjawa? Keira Mats. To jest jakaś misja poboczna, zostawimy ją na razie. Może jeszcze ją zrobimy, ale... Nie, chyba nie. Oj, Keira, czy to było na tym terenie? Ja pierdzielę, czajcie to? On zginął. Morowa dziewica, czy jak to się nazywało? Ja pierdolę. Co to znaczyło? Upiór pierdzielony. No cóż, niestety. O nie. Nie zauważyli mnie, serio? What? Serio, nie zauważyła mnie nawet. Ta grupka tych gówniarzy małych. Nie mam pojęcia, jak oni się nazywali. Zgnilce czy coś? Nie wiem, jakim cudem nam się to udało, ale jednak jest.
Okej, ale skoro tutaj jesteśmy, to zakończymy ten odcinek. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka z Wiedźmina 3. Siemano, no i cześć.